Hej, cześć, siemano wszystkim ludziom, z tej strony Xizer i to jest w kolejnym odcinku z Fazmofobii na kanale, a dzisiaj wasz ulubiony tank Łudzik, moi drodzy. Tak, także kurczę, no tutaj więcej komentować nie będę oczywiście, po prostu lecimy z gierką, bez zbędnego gadania. Wczoraj był strumyk, moi drodzy, z Golden Apokalipsy, lecz oczywiście się nie udało, jakby kto by był, kurczę, tutaj bardzo zdziwiony, nie? No bardzo jestem w szoku, że się nie udało, naprawdę. Także tak, tak to się prezentuje, teraz najbliższe streamy raczej będą właśnie z tej apokalipsy. No wiem, że w sobotę, moi mili, będzie stream z widzami o 19, także pamiętajcie, jak coś, moi drodzy, stream o 19 z widzami, godzina 19 w sobotę. Tak, przepraszam, że się zaplątałem, ale no. Ale tak, tyle, tak właściwie, lecimy z gierką, moi mili, jeżeli oczywiście odcinasz się wam spodoba, pamiętajcie o lajkę się w górę, o subskrypcji na kanał, jeżeli jeszcze nie posiadasz i o komentarzu, tak. Co my tutaj mamy? Kylie Halstead, krucyfiks, kadzidełko, oczyścić obszar i niech ucieknie podczas polowania członek drużyny. Spoko, 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 moi drodzy. Daily opowiastki, wiadomo jak jest. Pierwszy dzień, moi drodzy, ranku w robocie. Jak dzisiaj się czułem? Nie było spoko całkiem. W skrócie takim jednym wielkim. Nie było dzisiaj źle jak na pierwszy dzień ze względu na taką produkcję w miarę luźniejszą dzisiaj akurat. Także bardzo, bardzo spicy, bym rzekł. No i co, no kurczę, szybko 8 minut, 8 minut, I wish. Szybko te 8 godzin w miarę strzeliło. O, mamy bounerka, Bihan cosplay. Szybko 8 godzin minęło na szczęście. Wróciłem sobie na chatę. Wiadomo, kurczę, training jack był robiony. Mimo to, że troszkę zakwasy jeszcze są, to wiecie, I don't give a hell, bro. Trzeba troszeczkę sobie łupać, troszeczkę. Może to nie jest jakoś niesamowicie dobre, ale wiecie, jak są takie zakwasy, takie już mniejsze, to mówię, a dobra, jolo, tam lecę z tematem, nie będę, kurczę, czekał, aż mi to przejdzie do całości, no wywalone. Także brzuszeczki były robione, pompeczki, jakieś tam inne planki itp. itd. No i tyle, no i siadam, kurczę, i biorę się do nagrywania po prostu dla was, moi cudowni widzowie. Także witam was, witam was. Dzisiaj jeszcze oczywiście Franka Stone'a wrzucę na kanał, gdyby kogoś to interesowało. No i co, no i tyle tutaj z gadania, moi mili. Okej, jednak nie muszę używać ołudży. Chyba nie odpaliłem, co? Czy on otworzył od kantorka drzwi? Okej, which one? Okej, koleżka gdzieś otwiera tutaj, co? Od kibelka, ufał? Chyba nie. Śmiałka, możemy sobie obejka póki co wykreślić. Może to nie jest za najmądrzejszy pomysł. Okej, rzucił tutaj. Zrobimy sobie zdjęcie tej książki, dlaczego by nie, dla interakcji 3 chociażby. No dobra, lokacja mamy dość prostą. Czy tutaj działa ten teleport, moi drodzy, ciągle taki śmieszny? O, jak? Oczywiście, że działa, kurczę. No widzicie, jakie triki tutaj dzikie. No, także pewnie znając życie oczywiście w sobotę do roboty, nie? Pain in the ass troszeczkę, no ale już cóż mogę rzec, no kurczę. Mam koniec umowy za niedługo, więc trzeba chyba w tą sobotę przyjść, w razie co. Zobaczymy, kurczę, jak to tam będzie. Liczę na kontynuację, bo tak mnie tutaj umówili, że o 100% Piotrek będziesz miał, także... Ja tu jestem trochę taki zaniepokojony już tym faktem. Wam powiem szczerze mówiąc, bo ciągle nic nie wiadomo, a mam do piątku, do soboty, sorry, umowę, także kurczę, no. Fajnie byłoby się dowiedzieć, co już w końcu tutaj będzie dalszym działaniem. Czy zostanę youtuberem 24/7, że będę ciągle nagrywał odcinki, robił streamy, no za jako robotę? No, normalnie, wiadomo jak jest. Okej, moi drodzy. Okej, nie jest to Mara, bo zapaliłem sobie światełko elegancko, także... Marę śmiało możemy wykreślić. Czy na pewno nie ma jakiegoś ultrafioletku? No, raczej nie. Okej, zgłosimy sobie te drzwi, ja sobie zrobię interaction. Interaction, interaction. No dobra, no UV na pewno nie widzimy. Teraz tak, zgaśmy światełka może. Are you here? Are you close? How old are you? Are you friendly? Are you here? Are you close? How old are you? Okej, okay, kolega ewidentnie ma problem z rozmawianiem, nie? To jest tutaj główna jego chyba słabość, że kolega nie chce gadać zbytnio. O kurczę, potężny throw i on tutaj poszedł teraz. Zapalę światło, żeby psychika mi jakoś niesamowicie nie zlatywała, bo jest to troszkę groźne tutaj, co się dzieje póki co. Okej, okay. Ile tu jest stopni, co? 2 stopnie. To jest taki cały... O nie, no tutaj jest najmniejsza temperatura i więc tutaj zaufam póki co. Nie wiem, gdzie jest hidespot, ale wiecie co, na spontane. Jak zginiemy, to zginiemy. Liczy się dobra zabawa, pamiętajmy, nieprawdaż? Oczywiście, że tak. Okej, wykreślę sobie Deogena i Moroja też, bo no nie chcą koledzy odpowiadać, więc I don't give a fuck. Po prostu od razu je wykreślam i tyle. Na razie zero dowodów. Nice.
How nice, how nice. Obszar kadzidełkiem. Możemy. A, no to tylko mam slota na to i na kamerę. Możemy sprawdzić, czy to jest na pewno właśnie, wiecie, wiem, że da się robić obszar kadzidła, jak mnie goni, tak, mam tego świadomość, moi drodzy, ale ja zawsze sobie wolę zrobić na danym miejscu, żeby jeszcze wykryć, czy na pewno jest to dany pokój. Także, okej, jest to dany pokój, nie jest to gym, bo zgasił wszystkie bezpieczniki mi. Nice. Good to know, good to know. Czy ja tu widzę jakiegoś orba? Niestety pada śnieg, więc będzie to troszkę problem. Ale nie taki jakiś wielki, wiecie, możemy sobie poradzić tutaj w taki sposób, o. No i widzę główienko, chyba. Okej, pójdę zapalić światło, żeby nie było przypału jednak, wiecie jak jest. Bo koleżka tutaj lubi z nami pogrywać tutaj elegancko. Elegancko lubi pogrywać z nami tutaj, ewidentnie, ewidentnie. No dobra. Lights on. Proszę nie gasić mi bezpieczników w chamie. Będę bardzo wdzięczny. No dobrze, mam póki co aż zero dowodów. Jest spoko. Kurczę, no powiem wam, że... Dobra, chodźmy pod Otca, zobaczymy, to jest na razie. Chyba nie był double tap, co? Mam nadzieję. Nie wsłuchałem się, akurat to zakłóciło mi moje gadanie dosłownie. Także liczę to, że to nie był double tapik żaden. Krucy bomby raczej... A, mam quest na krucy bomby, okej, okay, never mind, I must take this shit. Spoko. Ale wtedy nie używamy sobie adrenalina shotów. O, dziękuję. Czasami niestety wysłowienie się bardzo ciężką sprawą jest, widzicie? Tutaj naprawdę gadanie po polsku to nie jest łatwe. Polski język, bardzo ciężki język. O, oczywiście Daily Messenger, moi drodzy, tutaj, wiadomo jak jest. Żeby nie było, że na odcinku nic się nie dzieje, jeżeli choć wiecie o Messengera. No, no musi być, no kurczę. Na jak? Okej, mamy Freezing Tempsy tutaj. Okej, a jak się w tym pokoju to prezentuje? Tutaj nie, czyli to jest głównie tutaj właściwie ten pokoik. Nie wiem jak dać tutaj w ogóle projektor, wiecie, może na kompa? Zapalmy światło na pewno. No i dobra, no powiem wam, że no daje dużo ten projektor tutaj w tym pokoju, co jak co, na dużo ręcz całkiem. Także ja może sobie to po prostu ustawię przed drzwiami jakoś tak, tak kurczę tutaj. No pisma nie ma, nic zapisanego, czekajcie, bo ten ręcz krucyfiksa jest dość spory, nie? Tak dajmy go może tutaj, przestraszyłem się prawie statywu, wow. Całkiem ciekawie. Okej, okej, co to może być w ogóle? Hunt, Rewuś, Mimik? No Mimik chyba to nie jest, bo nie widać w ogóle orbów, więc jest to przykre. Ale no muszę go wykreślić, moi drodzy, niestety. No trzeba, trzeba, no. Okej, nieważne, nie wykreślałem Mimika, moi drodzy, ponieważ... Tylko nie ma ani Spiritboxa, ani UV-ki, więc raczej to po prostu orby i Freezing Temps, moi mili. Hantu, Jurej, Rewuś, Onryo. Mhm. No dobra, dobra, Onryo, boże jedyny, jak ja nie lubię Onryo, naprawdę. Weźmy te trzy, kurcze, oczywiście, super ekstra odlotowe, wiadomo co, świeczki, które zaraz sobie odpalimy, ale jeszcze nie, ponieważ jeszcze idę po sole i to muszę ich przynieść, 1, 2, 3, 1, 2, 3, weźmy sobie trzy sole może, o sole mio, ale tu sobie już ustawmy tak elegancko, wiecie, myślę, że właśnie tak jak powinno być, actually, No dobrze, dobrze. Oczyszczony obszar, mamy kadzidło, nie no, ucieknąć podczas polowania, no to jeszcze chwilka, potrzebujemy czasu na to, tak? Potrzebne czasy są. Czasy, czasy, czasy w czasy. Co ja miałem wziąć? 3 razy sól. Dziękuję bardzo. Zaraz sobie tam rozstawimy. No mam nadzieję, że to mimsztor nie jest, no ani spiritboxik, bo spiritboxik tam no wiadomo jak jest z mimsztorem. Ani UV-ki nie było żadnych, więc... I hope so. I hope I'm right. Right? Dobra, weźmy sobie 3 smażyki. No i co? No i kurczę. Aparat tam mamy, więc gites. Możemy działać chyba. Można działać, można działać. No krótki odcinek to raczej nie będzie. Zważając na to, co tutaj się dzieje. Dobra, siup, siup, siup. Możemy tak zrobić. Zapalmy sobie światło na pewno. Teraz tak. Sole. Dajmy jedną tutaj na pewno. I sobie oznaczmy, że tutaj jest sól taka, no. Drugą sól dajmy może tutaj rzeczywiście koło tego... O, tutaj, siup. A trzecią, nie wiem, koło wyjścia. Okej, okay. Chyba jest to okej. Okay. Tylko, że problem jest taki, że to jest mały pokój. Dlaczego on... O, dziękuję bardzo. Never mind. Okej, okay, gasi sobie tego. Raz, dwa, trzy. Interakcję mogę też sobie zrobić, bo zgasił tam jedną najwyżej. No dlaczego by nie w sumie, co? No dobra.
Gotujemy, gotujemy. Mamy w razie co łódź do skastowania. Jakbyśmy chcieli, tutaj wiecie, Hunta immediately, no to wiadomo co robimy, nie? Jakby krótka piłka. Hide and seek albo po prostu spadnięcie psychiki na mały poziom. Tylko tutaj jest hajs pod w razie co? Okej, jest tutaj hajs pod w razie w. Okej, sympatycznie. Okej, stepną tutaj. Raz, dwa, trzy. No i dobra, my full zdjęć. Stepną czy stepnęła? Kylie. No to jest chyba i męskie i żeńskie, nie? Takie kurcze, że można i tak chyba sobie wziąć te imię w angielskim tam kurcze języku, tak to działa chyba. Kylie. Tyle. Krucyfiks, no raczej by się przydało bardziej. Tylko tak, krucyfiksa. Raczej trzeba tak, jeżeli chcemy Hunta, najpierw musimy sobie zbić ogólnie psychikę pytaniami zwykłymi, ponieważ tutaj my kruca, mamy questa na kruca, więc jak będziemy zrobić, jak zrobimy hide and seek, a jest to jednak krucyfiks z poziomu trzeciego, to i tak Hunta nie będzie, mimo to, że powiedzieliśmy hide and seek, ponieważ jest to krucyfiks 3, więc on jakiekolwiek interakcje, jeżeli chodzi o Hunta, oczywiście nam uniemożliwia. Na razie trzeba kogoś na oku, moi drodzy, powiem wam, że interakcji troszkę robi z tymi świeczkami. Także może Onryo rzeczywiście jakiś. No kurczę, ty, on mi zgasił właśnie. O! Imagine, moi drodzy, nie wiem czy to jest stability, pewnie nie, ale Onryo powinien móc zgasić nam właśnie zapalniczkę, jak mamy włączoną. Naprawdę byłoby to zarąbiste według mnie. A nie, że każdy duch tak może, bo nie wiem czy każdy tak może, ale czasem się zdarza ogólnie, ale byłoby to mega, mega fajne. Czy to są double tapy, czy ja tripuję, moi drodzy? Nie są chyba, nie? Otóżmy tutaj, tutaj drzwi są otwarte, dobra. Can you tap again, broski? Okej, rzucił pismem. Ufając temu, no to dobra. Czemu ja mogę gasić tutaj światła, halo? Okej. Czy tu, moi drodzy, nie mam bezpieczników, a światło i tak mi działa? For real? Ty, no to wychodzi, ty. I opatrzcie tu, what the fuck? Nawiedzone światło, ty. Many. Ale jajca, ty. No ta gra, no zero bugów, pamiętajmy. Zero bugów jakikolwiek. Oj, Jezus, fazmo, fazmo. Can you double tap the door, please? What a sigma. No okej. Myślę, że to jest dobry moment, moi drodzy, żebyśmy sobie po prostu zapytali parę pytaniek. Pytaniek właśnie do Uży. No, interakcje bardzo często robi ze świeczkami. Ostatnio jak mieliśmy tak na live'ie, to rzeczywiście był to Onryo. Także trzeba mieć to na uwadze. Nie wiem, czy to jest czyste RNG, więc to też, kurczę, trzeba sprawdzić. No ale dobra. How old are you? How old are you? 80 latek? Nie oni. Dzięki. Are you here? Yes, okej. Okay. Are you friendly? No tu nie wiem, jakie pytania jeszcze na łódzu są, wiecie? Are you close? Okej. Okay. Where is the bone? No to czy mamy już bone, więc to chyba może... Are you angry? Are you lonely? Do you want some help? Oho. Goodbye. Goodbye. Okej, okay, psycha troszkę na pewno spadła. Krucyfiks się zjarał, krucyfiks się pali. Nadal tacy mali. Krucyfiks się pali. No dobra. Włączył kompa, no ja też sobie gram właśnie teraz, kolego, nagrywam, tak się składa, wiesz, ale get lost. No to nie będzie takie hop-siup raczej, co? Obstawiam, niestety. Czy my chcemy wypierdzielić stąd kruca, żeby zacząć Hunta? Teraz Hunt sam się z siebie zacznie i tak chyba, co? To jest spalony ten? Nie. No, żadnych tutaj nie ma takich jakby dowodów, które by mi naprawdę naprowadzało na jakiegoś danego ducha. Bo Jurej chyba ani razu niestety nie tapnął double razy, nie się, wiecie, dwa razy pod rząd ogólnie rzecz biorąc, ale... No... Ja...
Dobra, jestem, wybaczcie, moja droga, tutaj wbita, kurczę, ja tutaj, ja nie wiem, nie widzą, że światło jest, ale i tak wchodzą, tutaj widzicie, ja nie wiem, ci ludzie. No dobra, i co? To Onryo, nie wiem jak z tym Onryo, powiem wam, paruwa denta, nie lubię Onryasza, naprawdę, Onryacze to są takie paruwy najgorsze, dobra, wypierdzielam tego krucyfiksa, bardzo pięknie wyglądasz, kruc, cudowny jesteś, iś. Eluwinka. Come out and play. Tu, 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 tu. Come out, bro. Come out. Come to gaming, chyba. Come to me. Tak, to jest Come to. Widzieliśmy brefa. Ja dobrze mówię? Ja, to. Okej, czyli Huntu, okej. No i bardzo ładnie, no co? Ej, pada śnieg, dlatego on jest taki szybki, moi drodzy. My musimy mieć na uwadze, nie? Że jednak jest na outside pogoda zimowa. Więc on po całej lokacji zapierdziela jak dziki, nie? Jest po Huncie już? Wow, to był krótki Hunt, moi drodzy, okej. O Jezus, ty nie strasz mnie taki. No to było... Tutaj na koniec widzę, że taki ostry sker. No dobra. Nie było źle, moi drodzy, nie było źle. Ołudze tutaj pomogła naprawdę zdecydowanie bardzo, bardzo. Także nie ma co tutaj narzekać oczywiście. No i co, spylamy stąd, kurczę. No bardzo fajna gierka. Taka akurat myślę, że czasowo idealna, bym rzekł. Prawie 20 minutek. No i co, moi drodzy, no i tyle w sumie. Zaraz pójdę wam nagrywać Franka jeszcze, jak ktoś będzie chciał dzisiaj więcej kontentu. Prestiżu nie robię, no bo niestety jakby... Cóż, it is what it is. No i co? Gierka fajna, boner znaleziony, duch odgadnięty, moi drodzy. Tyle. Mam nadzieję, że oczywiście odcinek się wam spodobał. Jeżeli tak, pamiętajcie o zostawieniu lajkensa w górę, subskrypcji na kanale i komentarz jakikolwiek, jeżeli chcecie po prostu tutaj jakiś, nie wiem, tam aktywność w tą komentarzu zostawić. No i tyle. Ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, do następnego i pa, pa.